Plantatorzy truskawek zakończyli przygotowania upraw do zimy. Część rolników, poza zabiegami pielęgnacyjnymi czy opryskami, zabezpieczyła uprawy folią. Truskawka, jeżeli tak jak teraz jest pogoda, jest na nią bardzo dobra, bo ona się powoli przygotowuje do zimy. Takie lekkie przymrozki po prostu wstrzymują wegetację, schodzą cukry z roślin do korzeni i wtedy ona jest bardziej przygotowana na, na duże mrozy, no najlepiej jeszcze, żeby trochę śniegu na to wszystko upadło, to już było cał, całkiem dobrze. Trzeba było ją y, opryskać od zielska, wynawozić dobrze, tylko trochę wcześniej, no i przykryć folią, żeby te pierwsze mrozy nie uszkodziły karp, żeby po prostu ona się przygotowała lepiej do zimy. Folia, folia musi przede wszystkim mieć dziurki. Żeby ta roślina jakoś oddychała, bo w tej chwili to nie przeszkadza w ogóle, ale przyjdzie wiosna, temperatury po prostu musi być ta asymilacja i żeby ona oddychała ta roślina. Na hektar, żeby odpowiednio zabezpieczyć i folia, i nawożenie, i opryski, i opielić, to 10 tysięcy trzeba, no 10 nawet więcej. Taki jest koszt, przygotowania do zimy. Wiosną, jeżeli ruszy wegetacja wcześniej, na przykład w lutym czy w styczniu będzie ciepło, to wtedy już ruszą te soki z korzeni do, do łodyg i później przyjdą silne mrozy. Po prostu uszkodzą i pąki, i, 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 i liście, i wszystko. I karpa też po prostu. Ona już wtedy robi się brązowa w środku i nie ma tej przewodności soków. I, no i już jest plon słabszy, ona jest wtedy drobniejsza. Pozostaje mieć nadzieję, że wiosną u progu wegetacji. Pogoda tym razem dopisze, a rolnicy nie będą musieli walczyć o przetrwanie plantacji.